Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. A witam Państwa serdecznie. 20 kwietnia 2023 roku szef Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg odwiedził niespodziewanie zresztą Ukrainę. Było to dzień przed rozpoczęciem spotkania członków Sojuszu wspierających Ukrainę w niemieckim Rammstein. Ta wizyta stała się głośną z tego powodu, że właśnie sekretarz generalny NATO. Powiedział wprost, iż Ukraina powinna stać się członkiem NATO. To bardzo mocne słowa, aczkolwiek bez realnego pokrycia. To znaczy, tutaj Jens Stoltenberg unikał tak naprawdę podawania jakichkolwiek konkretów, podawania jakichkolwiek konkretnych dat. No, wiemy doskonale, że ta kwestia ewentualnej akcesji Ukrainy do NATO to jest kwestia, Będąca dy, przedmiotem dyskusji od wielu, wielu lat, natomiast większość państw pochodzi, podchodzi jednak do tego mocno powściągliwie, i to nie tylko Węgrzy, którzy oczywiście dosyć, dosyć gwałtownie zareagowali na te słowa Stoltenberga, zresztą z, zwłaszcza Wiktor Orban, który na na Twitterze no, w pewien taki sposób wręcz wyrażający niedowierzanie zareagował na to, że rzeczywiście takie słowa, słowa padły. Natomiast no, warto także przyjrzeć się tym argumentom strony ukraińskiej, ponieważ ukraiński prezydent ku zdziwieniu bardzo wielu komentatorów mówił, że nie ma żadnej, cytuję, obiektywnej bariery, która, która uniemożliwiałaby podjęcie decyzji politycznej w tej, w tej sprawie. No, w rzeczywistości jest zgoła oczywiście inaczej. Tą obiektywną barierą jest kwestia włączenia Sojuszu Północnoatlantyckiego do wojny z Rosją. O, o tym jakby w, także w mediach głównego nurtu w Polsce mało się mówi, ale gdyby dzisiaj, dzisiaj w znaczeniu w tym roku, w 2023 roku, na szczycie najbliższym Szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego zapadła decyzja polityczna, tak jak w przypadku Finlandii o, o akcesji. Ukrainy do NATO, no to w naturalny sposób, automatycznie Sojusz Północnoatlantycki znalazłby się w stanie wojny z Federacją Rosyjską. I to jest właśnie ta obiektywna bariera, o której chciałaby zapomnieć strona ukraińska, a na pewno nie chciałaby o niej głośno, głośno mówić. No, i tutaj oczywiście też warto przywołać słowa, słowa Stoltenberga, który 21 kwietnia w Ramstein powiedział, że wszystkie państwa w sojuszu zgadzają się co do tego, że Ukraina powinna stać się jego częścią. No, śmiem wątpić, szczerze powiedziawszy, czy tak rzeczywiście jest, biorąc pod uwagę na dosyć, dosyć rozbieżne zdania w, ty, w tym zakresie, chociażby, chociażby na Węgrzech. I, i, I widać, że Węgry są bardzo, bardzo mocno sceptyczne co do tego. No zdając sobie oczywiście sprawę, że wejście sojuszu Północnoatlantyckiego do wojny, do wojny z Rosją przekreśliłoby bardzo mocno współpracę gospodarczą wielu państw. Myślę, że wiele państw byłoby oponowałoby przeciwko temu, także same Niemcy czy Austria, Austria, która kupuje obecnie rosyjski, rosyjski gaz. I myślę, że warto sobie oczywiście zdawać z tego wszystkiego sprawę. Natomiast to, co się dzieje obecnie w Rammstein, myślę, że też, też warto poruszyć w kilku słowach. Szef Pentagonu Lloyd Austin zapowiadał kolejne dostawy sprzętu, między innymi jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą i tak dalej, i tak dalej. Natomiast myślę, że tutaj mamy do czynienia z, taką, z, z takimi działaniami dosyć, mocno, dosyć mocno ograniczonymi, to znaczy, rzeczywiście. Holandia, Dania ogłosiły, że wspólnie dostarczą na Ukrainę 14 czołgów Leopard 2, co oczywiście można skwitować pewnym pewnym uśmiechem, ponieważ to nie jest jakaś wielka siła, jeżeli dwa państwa świetnie prosperujące gospodarczo składają się na zaledwie kilkanaście, kilkanaście czołgów, natomiast no, też warto podkreślić, że i Polska i Słowacja już przekazały Ukrainie myśliwce MIG-29, co do tego przecież były ogromne, ogromne dyskusje, czy tak powinno być, czy Polska powinna osłabiać swój potencjał, jeśli chodzi o siły powietrzne, no widać tutaj, że nie ma, że nie ma większego problemu, zresztą Polskę reprezentuje wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak w bazie w Ramstein. no i widzimy doskonale, że, że, ta, że to dalsze rozbrajanie Polski, naszego systemu obronnego osłabianie będzie niestety następować. I Warto w tym kontekście wizyty Stoltenberga i na Ukrainie i oczywiście tych obrad w Ramstein przyjrzeć się wizycie na drugim końcu świata, można tak w cudzysłowie oczywiście powiedzieć, czyli, czyli właśnie w, 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 tę wizytę Siergieja Ławrowa w Brazylii. To bardzo mocno nagłośniona w brazylijskich mediach wizyta. Wizyta, podczas której Ławrow spotkał się nie tylko ze swoim odpowiednikiem, szefem dyplomacji brazylijskiej Mauro Vieira, ale także z prezydentem Lula da Silva. No i warto przysłuchać się, o czym tam mówili członkowie grupy BRICS. BRICS, która rzuciła niewątpliwie wyzwanie grupie G7. No i też warto zwrócić uwagę, że. Że <s 140> minister Wieira, szef brazylijskiej dyplomacji, bardzo mocno podkreślał głębokość partnerstwa między Rosją a Brazylią. Mówił o pogłębianiu i zdywersyfikowaniu handlu i inwestycji, jeśli chodzi o relacje brazylijsko-rosyjskie. Mówił o Potrzebie utworzenia tak zwanej przyjaznej grupy w celu ułatwienia negocjacji między Rosją a Ukrainą. I właściwie, jeśli chodzi o kwestię Ukrainy, to więcej nie, po, nie, nie powiedział. Tak naprawdę bardzo mocno minister Wiejera podkreślił, że Brazylia jest przeciw, przeciwstawia się stosowaniu jednostronnych. Sankcji, ponieważ zdaniem brazylijskiego szefa dyplomacji te sankcje mają negatywny wpływ na kraje rozwijające się, kraje tego tak zwanego globalnego południa. No i co więcej, podziękował Rosji za, za wspieranie działań Brazylii, jeśli chodzi o uzyskanie statusu. Stałego członka Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Co więcej, mamy do czynienia z zapowiedzią oficjalnej wizyty prezydenta Lula da, da, da Silwy w Federacji, Federacji Rosyjskiej. No To niewątpliwie będzie wielkie wydarzenie konsolidujące także grupę, grupę BRICS. Natomiast jeżeli chodzi o wypowiedź, jeżeli chodzi o wypowiedź, wypowiedź ministra Ławrowa, myślę, że również mamy tutaj do czynienia przede wszystkim z eksponowaniem takiego multilateralnego porządku światowego, takiego policentrycznego porządku światowego, które by respektowało, respektowało właśnie tę zasadę, zasadę odejścia od liberalnej hegemonii jednego jednego państwa. I tutaj niewątpliwie Dyplo, szef dyplomacji rosyjskiej umiejętnie wykorzystuje niechęć państw latynoamerykańskich wobec hegemonii Stanów Zjednoczonych, wobec ingerencji wewnętrzne sprawy tych państw. Zresztą podkreślał Ławrow w, podczas tej swojej wizyty chęć szerokich porozumień opartych na wielobiegunowości. Wielobiegunowości to jest bardzo ważny, ważny element w ogóle w tych relacjach w grupie, w grupie BRICS. To można właściwie powiedzieć, że jest to pewien. Taki manifest, manifest grupy BRICS. W związku z tym, w związku z tym też oczywiście trzeba, trzeba wspomnieć o tym, że Rosja obecnie bardzo mocno wspiera zarówno Brazylię, ale także Indię w tym staraniu o zostanie stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ. Niewątpliwie mamy do czynienia z głęboką, z głęboką reorientacją polityki międzynarodowej i warto mieć to na uwadze w kontekście wojny na Ukrainie, ponieważ prędzej czy później w mojej ocenie. Wielkie mocarstwa usiądą do stolika rozmów i będą podejmować decyzje, które no, trzeba zakładać taką hipotezę roboczą, będą podejmowane ponad głowami państw małych i średnich. Dziękuję Państwu za uwagę.